Adama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia, głosi popularne przysłowie. Tylko czy warto szukać pracy, która jest jednocześnie pasją? I dlaczego odbieranie części pensji w misji, prestiżu czy pasji może być groźne na dłuższą metę? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. W 2018 roku menedżerowie, dziennikarze, badacze mediów zebrali się na konferencji w Lizbonie, na dużej międzynarodowej konferencji, na której omawiali wszystkie swoje ulubione tematy. Cyfrowe narzędzia w redakcjach, nowe formaty przekazu. Ale w pierwszej trójce najbardziej popularnych dyskusji znalazła się dyskusja pod tytułem „Czy to czas porzucić pracę?”. Jej uczestnicy byli z przeróżnych mediów i kultur. Jeśli miałbym szukać dla nich jakiegoś wspólnego mianownika, to byłby to czas spędzony w zawodzie. Wszyscy mieli mniej więcej ponad 10 lat doświadczenia. 5 lat później Instytut Reutera na Uniwersytecie Oksfordzkim, czyli jeden z najbardziej renomowanych ośrodków badania mediów, opublikował artykuł oparty na opowieściach 5 dziennikarzy, którzy odeszli z zawodu. Ich opowieści można streścić krótko. Zmęczenie, rozczarowanie, wypalenie. Ale dziennikarstwo to tylko jeden z wielu zawodów, które ludzie często wybierają z pasji. Problem polega na tym, że wiele dających spełnienie prac znajduje się dziś w tarapatach. Są to branże albo obszary, które tracą na prestiżu, albo tracą po prostu fundamenty ekonomiczne. Na przykład uczenie w szkole, praca ze zwierzętami, praca dla klimatu. Z naszymi dzisiejszymi gośćmi chciałbym porozmawiać o tym, jak zmienia się nasz stosunek do pracy dającej pasję i co podpowiadać młodym, które dziś podejmują życiowe decyzje. A moimi gośćmi dzisiaj są Bartłomiej Brach, doktor nauk o zarządzaniu i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor książki Pomiędzy sensem a bezsensem pracy i doradca biznesowy. Oraz Krzysztof Usakiewicz, nauczyciel, który niedawno zmienił zawód. Na początek małe oświadczenie. Sam zmieniłem pracę ponad 2 lata temu. Odszedłem z Gazety Wyborczej, bo chciałem nauczyć się czegoś nowego, sprawdzić się poza branżą, ale nie była to łatwa decyzja. A że bardzo lubiłem moją pracę, poprzednią pracę, to nadal współpracuję z dawną redakcją i współprowadzę z kolegami podcast Jutro Nauci. A jak to było u pana, panie Krzysztofie? Do pewnego stopnia podobnie. Od razu powiem, że nie mogę pochwalić się aż takim stażem jak uczestnicy panelu lizbońskiego, ponieważ przepracowałem w szkole 7 lat, uczyłem języka polskiego, oprócz tego 6 lat byłem wychowawcą. Natomiast rzeczywiście w czerwcu podjąłem bardzo trudną decyzję o odejściu z pracy, z którą byłem związany sentymentalnie i ze szkoły, w której uczenie było dla mnie takim doświadczeniem wręcz formatywnym. To znaczy zaczynałem jako całkowity żółtodziób. W takim trudnym momencie, kiedy chciałem wreszcie uniezależnić się finansowo i wyjść na swoje, a nieszczególnie mi to wychodziło. I miałem poczucie, że dostałem ogromny kredyt zaufania od dyrekcji, że znalazłem się w miejscu, w którym się rozwijam pod każdym względem, bo i merytorycznie, i społecznie, i logistycznie. Taki euforyczny stosunek trwał przez 5 lat i to była niesamowita energia. Natomiast przez ostatnie 2 lata zacząłem czuć, że popadam w rutynę, że nie czerpię już takiej satysfakcji z tej pracy i że potrzebuję zmiany, potrzebuję czegoś nowego. Decyzja była, tak jak powiedziałem, trudna. Najgorsze było powiedzenie klasie wychowawczej o tym, że odchodzę i że nadszedł ten jeden moment, kiedy chcę przede wszystkim zadbać o siebie. Czyli nowe wyzwania, nowe kierunki. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że takie porzucanie pracy, która daje spełnienie i w której było się dłużej, wiąże się zazwyczaj z większym stresem, bo ona
staje się częścią nas, tak, takiej naszej tożsamości. Im dłużej jesteś dziennikarzem, a dziennikarzem wyborczej, nauczycielem, no tym bardziej nas to określa. Czy pan już się pożegnał z tą częścią swojej tożsamości? Ja wiem, że ta decyzja jest relatywnie świeża, ale może to niektórym łatwiej przychodzi. Nie, to też zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy nauczyciela i jak będziemy w ogóle rozumieć ten termin. Bo na początku miałem pomysł, żeby prowadzić wyłącznie lekcje prywatne od tego roku. Czy to jest zawód nauczyciela? Powiedziałbym, że nie, że raczej jest to świadczenie usług edukacyjnych. Bo być nauczycielem to dla mnie jest coś więcej. Tak? To jest przyjeżdżanie do szkoły, która owszem, organizuje lekcje języka polskiego, matematyki, fizyki i tak dalej, ale też która socjalizuje, która wyrabia postawę obywatelską. Więc nauczyciel dla mnie jest kimś, kto oprócz tego, że prowadzi zajęcia, to też buduje relacje, spędza czas razem z młodzieżą, przeżywa z nią różne emocje i pozytywne, i negatywne. I faktycznie złapałem się na tym niedawno, na początku sierpnia, że jednak bardzo boję się takiego zamknięcia w swoim gabinecie i prowadzenia wyłącznie lekcji indywidualnych. I teraz jest to jeszcze w trakcie, ale rozmawiam z jedną szkołą i niewykluczone, że zdecyduję się jednak znów wejść do tej samej rzeki. Chociaż może jednak do trochę innej, ponieważ chciałbym trochę zmienić dziedzinę. Niewykluczone, że wkrótce będę uczył języka polskiego jako obcego. Bartek, a powiedz mi, jak u ciebie jest z taką autoidentyfikacją, pracą? Czy stanąłeś kiedyś przed taką trudną decyzją? Może? Jeszcze zanim powiem, jak to było w moim przypadku, to pozwól, że trochę się odniosę do tej tezy, którą postawiłeś, że to zawsze jest trudno, żeby odejść z takiego zawodu, który jest częścią nas, z którym się utożsamiamy, z takim zawodem, tak jak ty mówisz, jestem dziennikarzem, czy tak jak pan Krzysztof mówi, jestem nauczycielem. Badania pokazują, że to jest trudne, ale pod warunkiem, że się utożsamiamy z zawodem jako pewną całością. Czyli w momencie, w którym mam taką autoidentyfikację dziennikarza albo autoidentyfikację nauczyciela albo na przykład autoidentyfikację przedsiębiorcy i muszę z tego zrezygnować, to faktycznie jest doświadczenie trudne, no bo to zaburza naszą tożsamość jako taką. Ale niekoniecznie musi być tak, że ta nasza pasja kieruje się ku całemu zawodowi, ona czasami kieruje się ku konkretnym rolom, które w ramach zawodu pełnimy. Wróćmy do tego przykładu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to jest zawód, ale jednocześnie jest to osoba, która jest w pewnych rolach. Jest to osoba w roli osoby zakładającej biznes, jest to osoba w roli inwentora, pomysłodawcy, jest to osoba w roli dewelopera, osoby rozwijającej biznes, skalującej go od pomysłu do w pełni działającej firmy. Jeśli ta nasza pasja jest raczej związana z pewną rolą, na przykład osoby rozwijającej przedsiębiorstwo, rozwijającej pomysł biznesowy w coś, co można nazwać pełnoskalową firmą, no to dużo łatwiej jest dokonać zmiany zawodu, bo przecież to skalowanie i to sprawianie, że coś jest najpierw pomysłem, a potem staje się pełnoprawną działalnością, pełnoprawną instytucją, jakimś takim bytem, no można to robić nie tylko będąc przedsiębiorcą, prawda? Można sobie wyobrazić, że ma się nawet pomysł na szkołę i ten pomysł na szkołę w pewnym momencie staje się taką instytucją. Ma się pomysł na medium i ten pomysł na medium można rozwijać niekoniecznie będąc przy tym przedsiębiorcą, prawda? Można powiedzieć, że jest się po prostu no osobą taką, która rozwija pewne przedsięwzięcia. No więc w zasadzie ten kryzys i ten problem tożsamościowy, no on dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy się identyfikują bardzo silnie z jakimś zawodem. Gdyby się identyfikowali z rolami, łatwiej byłoby im odnaleźć te role, do których czują pasję w innych zawodach albo w innych obszarach życia. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie tak jest w moim przypadku. Ja nie czuję się nauczycielem akademickim, ja nie czuję się badaczem, ja nie czuję się doradcą. Ja raczej czuję pasję do dzielenia się wiedzą i wiem, że to dzielenie się wiedzą akademicką można wykonywać w bardzo różny sposób. Raz mogę to robić na uczelni wobec studentów czy wobec menedżerów, którzy przychodzą na studia podyplomowe. Raz mogę to robić w firmie w momencie, w którym pomagam jej rozwiązać jakiś problem. A czasami może być tak, że ty albo Gazeta Wyborcza zaprosicie mnie do podcastu Jutronauci i będę mógł coś powiedzieć naszym słuchaczom. W momencie, w którym
ja jestem bardziej związany z pewną rolą niż z pewnym zawodem, te wszystkie zmiany i te wszystkie perturbacje są dla mnie łatwiejsze do przetrawienia. Czyli nie dziennikarz, tylko opowiadacz, prawda? Na przykład. Opowiadacz albo osoba badająca pewne sytuacje, prawda, tak jak reportażysta, stara się zgłębić, co się wydarzyło w danym przypadku, nie wiem, w dziennikarstwie śledczym, prawda, jakąś tajemnicę odkryć. To jest jakiś element, jakaś rola, w którą ty pewnie jako dziennikarz momentami wchodziłeś. No i teraz pytanie, czy ta twoja pasja to jest do zawodu dziennikarskiego, czy do pewnych ról, które w ramach tego zawodu wypełniałeś. Jeśli do tych ról, wtedy będzie ci łatwiej się przesłuchować. I myślę, że gdyby pomyśleć o tobie, teraz pozwól, że zabawię się w takiego trochę domorosłego terapeutę. Jeśli pomyśleć, że ty byłeś dziennikarzem, którego pasją były dane i praca z danymi, no to można powiedzieć, że ty tak naprawdę nie porzuciłeś swojej pasji przechodząc do statysty. Tak naprawdę cały czas tą pasję gdzieś rozwijasz, tylko już teraz nie jako dziennikarz, a jako menadżer firmy, która dane tworzy i danymi handluje. A co czuje nauczyciel w takiej sytuacji, panie Krzysztofie? Jakie są takie... Trochę pan wymienił już tych zajęć, prawda? Tak, ja tutaj też, kiedy słyszę pana Bartka, trochę się odnajduję w tej opowieści i bardzo nie lubię się tytułować nauczycielem języka polskiego. Prędzej powiedziałbym, że jestem osobą, która na co dzień zajmuje się opowieściami i dzieli się swoimi przemyśleniami z młodzieżą. Zresztą w ogóle widzę podobieństwo pomiędzy zawodem dziennikarza a nauczyciela, jeśli się trzymamy tych sztywnych terminów. Bo często się mówi, że dziennikarz jest osobą, która uczy się na oczach innych. Podobnie jest z nauczycielem. Uważam, że udana lekcja jest wtedy, kiedy moi odbiorcy czegoś dowiadują się ode mnie, a ja czegoś dowiaduję się od nich. Ci, którzy spełniają się w pracy, zazwyczaj częściej zostają po godzinach, częściej biorą dodatkowe zadania, no i częściej skłonni są tolerować niższe pensje. No na przykład w Korei Południowej młodzież nawet ma takie określenie, które brzmi passion wages, tak? Czyli coś w rodzaju stawek za pasję, no i te stawki oczywiście są niższe. No i teraz chciałem Bartka zapytać, co wiemy o tych tak zwanych passion jobs, tak? Czy kto się na nie decyduje, czy ludzie młodsi, czy ludzie starsi, bo młodsi pewnie są, po prostu mają w sobie więcej tej pasji, ale z drugiej strony ci starsi mogą mieć jakieś zaplecze już finansowe, prawda? A może jeszcze jakieś czynniki mają tutaj znaczenie? Wiesz co, ja będę przewrotny, bo oczywiście najpierw zacznę od odpowiedzi na twoje pytanie, a potem trochę zmienię to pytanie, żeby pokazać, że wydaje mi się, że jest coś ważniejszego niż pytanie, kto faktycznie tę pracę podejmuje. Więc teraz jeśli chodzi o to, co wiemy o tych osobach, które podejmują te passion jobs, no to wiemy, że jest pewna dysproporcja na korzyść osób, które mają kapitał finansowy już zakumulowany przez rodziców albo generalnie w rodzinie. Czyli dużo łatwiej wybiera się te prace osobom, które są, mówiąc po prostu, zamożne, ale nie dlatego, że zarobiły pieniądze same w trakcie swojej kariery, ale dlatego, że mają ten komfort wybierania pracy nie tylko ze względu na to, ile ta praca płaci, ale ze względu na to, że wiedzą, że będą mogły się utrzymać, bo kiedy ta praca nie będzie przynosiła satysfakcjonującej płacy, to wiedzą, że na przykład tata albo mama, albo babcia, albo dziadek będą mogły jej pomóc, albo że nie muszą płacić za wynajmowane mieszkanie, bo to mieszkanie odziedziczyły albo dostały, że mają jakiegoś typu wsparcie, jakiś kapitał, który wnoszą i są w stanie dzięki temu kapitałowi kompensować te braki, które wynikają właśnie z pracy w obszarze tego passion jobs. Ale w momencie, w którym pytamy o to, kto wykonuje te passion jobs, te prace z pasją albo takie, które mają właśnie ten podatek od pasji na siebie gdzieś nałożony, no to od razu myślimy o tym jako o pewnym wyborze. Ja bym chyba wolał się skupić na systemie, który sprawia, że tak faktycznie jest. No bo oczywiście pewnie ludzie wybierają te zawody, ale chyba takim ważniejszym pytaniem byłoby zadanie sobie pytania, jak to jest w ogóle możliwe, że może być tak jak w Korei, że część prac podejmuje się poniżej minimalnego wynagrodzenia i ludzie faktycznie je wykonują i to nie w dziesiątkach i nie w setkach, tylko w dziesiątkach tysięcy takich młodych ludzi, a nawet setkach te passion jobs wykonują. I teraz wydaje mi się, że tu jest kilka problemów, które sprawiają, że one, te passion jobs w ogóle istnieją. Pierwszy to jest taki, i to jest najbardziej charakterystyczna rzecz w kontekście Korei, że tam jest bardzo słabe prawo pracy. To znaczy teoretycznie jest tak, że prawo pracy reguluje
po jakich stawkach można wykonywać pewne zawody. Jest pewna płaca minimalna, która powinna być zawsze wypłacana, ale inspekcja pracy, całe instytucje rynku pracy są tak słabe, że bardzo trudno jest kontrolować to, na jakich faktycznie zasadach praca jest wykonywana. W związku z tym przedsiębiorcom dużo łatwiej jest budować taki model, który jest eksploatatywny, który wykorzystuje pewien zapał, pewną chęć tych młodzieży i mówi: dobrze, jeśli cię to faktycznie pasjonuje, to ja ci zapłacę trochę mniej niż minimalna pensja, która obowiązuje według prawa. To jest jakby jeden czynnik, na którym chciałbym, żebyśmy się skupili. Czy po prostu coś nie działa w systemie kontroli tego, w jakie relacje wchodzą przedsiębiorcy i pracobiorcy. Druga rzecz jest jednak taka, która jest mi bliższa, to jest kwestia kulturowa. Czyli takie nasze przekonanie społeczne, i to w Korei, ale też mi się wydaje w Polsce, że są takie zawody, za które nie tyle nie wypada płacić, ale w przypadku których nie wypada dyskutować o tym, ile te osoby zarabiają, bo to przecież nie chodzi w nich o zarabianie, że to się na przykład robi z powołania. Często mówi się o tym dziennikarzu czy nauczycielu, że to jest przecież praca z powołania, no więc dlaczego mielibyśmy rozmawiać o zarobkach, chociaż to się robi z jakichś takich pobudek innych, prawda, emocjonalnych, z przekonania, że to jest warte wykonywania, że to jest użyteczne społecznie, że nas do tego ciągnie i że jesteśmy w stanie część zawodów wyciągnąć spoza takiej bardzo zdrowej i podstawowej dyskusji o tym, że niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy, ona powinna nas godnie wynagradzać i zapewniać godne warunki pracy, bo nie postrzegamy jej jako pracę. Mówimy, no to jest właśnie jakaś pasja, to jest jakieś powołanie, są zawody powołania, zawody, co do których można odczuwać pasję, no i je traktujemy inaczej jako społeczeństwo. Więc nie tylko jest tak, że państwo jest niewydolne i sprawia, że w ogóle takie passion jobs koreańskie mogą zaistnieć, tylko też my jako społeczeństwo przymykamy na to oko, mówiąc, ale przecież ci ludzie są też wynagradzani w innej walucie, także tą walutą jest właśnie to poczucie satysfakcji, spełnienia, poczucie tego, że robimy coś bardzo dobrego dla społeczeństwa, użytecznego i co też buduje nasz status społeczny, przynajmniej czasami. Nauczycielom, zwłaszcza w Polsce, przydarzyła się taka przykra historia, prawda, że no po prostu mam poczucie, że o nich zapomniano, tak? Jest to praca z powołania i wszyscy chcą mieć nauczyciela, który jest nauczycielem z powołania, a jednakowoż o pieniądzach nie dyskutujemy zbyt intensywnie. Wiesz, pozwól, że ci tutaj wejdę w słowo, bo to faktycznie bardzo dobrze było widać w trakcie strajków nauczycieli. Nie pamiętam, w którym roku, kilka lat temu, prawda, był taki moment, że nie wiadomo było, czy matury się odbędą, bo nauczyciele postanowili zastrajkować. I teraz jaka była reakcja społeczna? No reakcja społeczna przede wszystkim i na początku była taka, ale jak to? No nie możecie tego zrobić tym dzieciom, przecież wy za te dzieci odpowiadacie, wy te dzieci uczycie, czy chcecie tym dzieciom przetrącić ich życiorys? W ogóle nie było takiej dyskusji pod tytułem, to jest jakiś zawód, ktoś próbuje się za te pieniądze utrzymać. Ważne, żeby zarabiać takie stawki, które pozwalają raz, że godnie żyć, a dwa, że do tej pracy się przykładać i na niej je koncentrować, a nie zastanawiać się, gdzie można byłoby dorobić do tej głodowej pensji. Raczej patrzyliśmy przez pryzmat właśnie tego powołania do bycia kimś dla dzieci, niż z perspektywy tego, że jest to jakiś zawód. I myślę, że to jest taki koronny dowód, że u nas też to przyzwolenie na to, żeby część zawodów właśnie z pasji rozliczać i płacić w postaci pasji też istnieje. Tak, jeżeli tutaj z kolei ja mogę wejść w słowo, mamy też w Polsce bardzo powszechne zjawisko brania podwójnego etatu przez nauczycieli właśnie po to, żeby się utrzymać. I myślę o tym szkolnictwie trochę jako o takim ślepym zaułku. Gdybym miał to jakoś diagnozować, powiedziałbym, że to jest kłopot oderwania pomysłu na polską szkołę od otaczającej nas rzeczywistości. Zresztą ja sam czuję się niewolnikiem tego systemu i taką postacią tragiczną, bo z jednej strony, kiedy ktoś mnie pyta, ale po co te wszystkie lektury do egzaminu ósmoklasisty, po co nam te wszystkie terminy gramatyczne do matury, nie jest mi łatwo znaleźć odpowiedź i przekonać młodego człowieka, że jest to absolutnie niezbędne do funkcjonowania w świecie, w który zaraz wyjdzie po zdaniu tego egzaminu.
a z drugiej strony jednak ten system mnie utrzymuje i no jest oczywiste, że gdyby nie było matury, to przy mojej profesji, przy moim wykształceniu miałbym poważne kłopoty ze znalezieniem sobie pracy, bo no kogo bym przekonał, żeby dla przyjemności, dla rozwoju osobistego przyjść i porozmawiać sobie o literaturze, tak? A mówimy o grupie docelowej w wieku 14-18 lat. No więc też jeżeli mamy te osoby, które biorą po 36 godzin przy tablicy nawet, a często jeszcze potem na deser dorzucają sobie korepetycje w weekend, no to jak możemy mówić o jakiejś pasji i samorealizacji? No jest to rozpaczliwa próba powiązania końca z końcem i utrzymania się. No właśnie, z tego co pan powiedział i z tego co Bartek mówił wcześniej, widać wyraźnie, że to jest w dużej mierze rzeczywiście taki kulturowy czynnik o tym decyduje. Pewnie nie jest on jedyny, no skoro tak, no to może porozmawiajmy o tym, czy w kulturze nie zachodzi jakaś zmiana, tak? No bo może praca dla pasji jest w gruncie rzeczy, pan przed chwilą powiedział o tym wprost, że może to jest taki mit, a może to jest taki mit, jak kiedyś głoszony był koniec historii, prawda? Że demokracja zawsze zwycięży, bo jest optymalnym ustrojem, wojny i konflikty są nieopłacalne, no mimo to, jak widać, wojny dalej trwają. A my żyjemy w czasach ogromnych presji, prawda, przynajmniej w systemie kapitalistycznym, tak? Generalnie świat staje się mniej stabilny i przewidywalny, a my zatem jesteśmy coraz bardziej zorientowani na jakiś materialny wynik i no co tu dużo kryć, chyba stajemy się coraz bardziej cyniczni. I czy to nie jest tak, że to kulturowe przyzwolenie na te passion jobs będzie malało, Bartek? Już myślę, że na pewno. Jest tak, że każde pokolenie ma jakiś mit związany z pracą. Pokolenie moich rodziców, pokolenie osób, które wchodziło na rynek pracy w latach 80., no to jest takie pokolenie, którego takim naczelnym mitem jest to, że praca może być stabilna. Oczywiście z czasem w latach 90. okazało się, że praca nie tylko nie może, ani też nie będzie stabilna, prawda, przez długie lata, przynajmniej w Polsce. Potem dla kolejnego pokolenia, które wchodziło na rynek pewnie pracy koło roku 2000, takim naczelnym mitem było to, co właśnie mówisz, że praca to jest realizacja pewnej pasji, prawda, że w pracy można się spełnić, że jeśli człowiek czuje jakieś emocje, czy to lubienie, czy to miłość wobec pracy i się jakoś z nią utożsami, no to jest taka droga do tego, żeby lepiej pracować, żeby zostać zauważonym, żeby osiągnąć sukces. Jak potem pokazały kolejne lata i czasy kryzysu też tego finansowego z 2008 roku, no okazało się, że to wcale do końca nie jest prawda, prawda? I to, że my jesteśmy pasjonatami jakiejś pracy, nie oznacza, że nie będziemy w tej pracy awansowywali, a może nawet, że możemy zostać z niej zwolnieni, no bo po prostu okoliczności i czynniki takie makroekonomiczne no sprawiają, że nie może być inaczej, że to nie jest kwestia tego, jaki my mamy stosunek wobec pracy, tylko tego, jaka jest kondycja gospodarki ogólnie. I mi się wydaje, że teraz jest kolejny mit, z którym wchodzi to najmłodsze pokolenie. Myślę, że ono już od tej pasji odchodzi i nie ma takiego silnego przeświadczenia, że praca musi być powiązana z pasją. Raczej pasje są po pracy i praca raczej nie powinna utrudniać albo wręcz uniemożliwiać realizacji tych pasji. Natomiast myślę, że w tym pokoleniu jest jeszcze inny mit, mianowicie taki mit właśnie o work-life balance i o takim swobodnej możliwości łączenia tego życia zawodowego i pozazawodowego, wręcz przenikania się go i wzmacniania jednego przez drugie i drugiego przez pierwsze. Boję się, że ten mit zostanie, tak jak każdy z tych poprzednich, zweryfikowany negatywnie i okaże się, że to wcale nie jest tak, że można te sfery łatwo pogodzić i że tak jak w wielu sferach życia trzeba z czegoś zrezygnować, żeby coś innego mieć, a nie można liczyć na to, że będzie miało się jedno i drugie. Więc mówiąc krótko, tak, masz rację, myślę, że ten dyskurs o pasji, on powoli odchodzi do lamusa, że to jest coś, czemu możemy się tak bardziej już nostalgicznie przyglądać jako taki relikt pewnych czasów, myślę, że początku naszego tysiąclecia. Dla młodych, szczerze wchodzących na rynek pracy, z pewnością tak jest, oni już tym bakcylem albo wirusem pasji zarażeni nie są, ale moja obawa jest taka, że na miejsce tego wirusa, na miejsce tego bakcyla przyszedł inny właśnie ten o możliwości zrównoważenia pracy i życia, życia i pracy i on też zostanie w pewnym momencie negatywnie zweryfikowany. Panie Krzysztofie, widzi pan to, czy do niedawna może widział pan wśród młodych ten zanik pasji? Obserwował pan jakąś taką rzeczywiście zmianę w ich postawach?
Jeśli mówimy o podwórku szkolnym, akurat to miejsce, w którym pracowałem, było o tyle nietypowe, że mieliśmy dużo młodej kadry. To w tej chwili jest rzadkość w polskim szkolnictwie i zdecydowanie w szkole, z której odszedłem, jest mnóstwo ludzi, którym się chce i którzy dają z siebie wszystko. Tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to ja jeszcze tutaj widzę taki konflikt, takie zderzenie dwóch porządków. Bo z jednej strony, kiedy myślimy współcześnie o pracy, o rozwoju, o karierze, no to patrzymy na to linearnie. W skrajnym przypadku jest to kariera od pucybuta do milionera. Jesteśmy bombardowani przez media społecznościowe historiami, obrazami różnych ludzi, którym się udało i którzy są ludźmi sukcesu, jakkolwiek to sobie zdefiniujemy i cokolwiek to znaczy. A z drugiej strony, kiedy podejmuję pracę w szkole, to jednak jest to instytucja pracująca według porządku cyklicznego, która się opiera na regularności, na powtarzalności. I teraz po tych 7 latach zastanawiam się, czy w ogóle ta cykliczność roku szkolnego jest do pogodzenia z linearnością wizji kariery. Że się nie da. Nie chciałbym aż tak jednoznacznie stwierdzać, ale powiedziałbym, że jest to co najmniej trudne. Z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, no jasno widać, że ta praca dla pasji, czy też możemy pod tą pasję, bo to jest dość abstrakcyjne pojęcie, możemy do tego dołączyć, nie wiem, prestiż, możemy dołączyć do tego, nie wiem, inne nasze emocje, które nas tą pracą wiążą, no to jest jednak, płacimy za to dość wysoki podatek, tak? Widać, że ludzie po prostu godzą się na niższą pensję, która z czasem wcześniej czy później staje się problemem, no bo można pobierać niskie wynagrodzenie, pracę się kocha, a potem zachodzą w życiu jakieś ważne zmiany, prawda, nie wiem, rozpada się rodzina, umiera najbliższa osoba, no i nagle ten stan konta staje się bardzo ważny. Więc ja mam do was na koniec jeszcze jedno pytanie, jak szukać tej kruchej, no i chyba nieuchwytnej równowagi, no bo z jednej strony chyba warto lubić to, co robisz i widzieć w tym sens, no bo w ten sposób masz szansę pracować dłużej, z przyjemnością i chyba osiągnąć więcej w tej pracy, no chyba, że uznaliśmy już ostatecznie, że to mit, a jednocześnie no trzeba jednak zadbać o siebie i swoje dobrze pojęte interesy. Innymi słowy, co miałoby wynieść z naszej rozmowy młodzi, jeśli nas słuchają? Bartek. Ja bym chyba tak po nauczycielsku zaczął. Żebyśmy wrócili i żeby młodzi też, i żebyśmy my też, chyba wszyscy, żebyśmy pamiętali, skąd jest słowo pasja i co tak naprawdę pasja oznacza. No bo pasja po łacinie, czy pasjo, no to jest cierpienie, prawda? I to źródło pasji, on jest widoczny nie tylko w łacinie, bo w pewnie bliskim ci niemieckim pojęcie pasji to jest Leidenschaft, czyli taka umiejętność trwania w cierpieniu, w trwania wobec trudnych okoliczności i tego wszystkiego, co jest problematyczne. Więc ja myślę, że pierwsza rzecz, z jaką powinni się młodzi i my, z którą powinniśmy się skonfrontować, to odczarować to myślenie o pasji, że praca z pasją to jest taka praca, która jest przyjemna, wynagradzająca, taka, która jest źródłem pozytywnych emocji. Ona może nim być, ale tak jak ten źródłosłów i ta etymologia i łacińska i germańska pokazuje, wcale niekoniecznie tak musi być. Pasja też ma swoją drugą stronę, tą taką ciemną stronę, moglibyśmy powiedzieć, gdzie jest trudność, gdzie jest wyzysk, gdzie są możliwe nadużycia. I myślę, że decydując się na pracę z pasją, przede wszystkim trzeba mieć tego świadomość, że to jest trochę miecz obosieczny, że może będzie czasami przyjemnie, ale czasami też może być właśnie wręcz odwrotnie, może być bardzo nieprzyjemnie. To jest pierwsza rzecz, o której myślę, że powinniśmy pamiętać. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że w takim moim naiwnym myśleniu wydaje mi się, że to, co byłoby dla nas najlepsze, to jest zmienić relacje, czyli nie szukać takiej pracy, w której zrealizujemy pasję i pracy, która może naszą pasją stać się, tylko szukać takiej pracy, która pozwoli nam rozwijać swoje pasje. Bo prawda jest niestety taka, że tak jak się patrzy na badania młodych ludzi, takich niekoniecznie aż tak młodych jak ci, którzy są uczeni przez pana Krzysztofa, ale takich wchodzących na rynek pracy, kiedy zapyta się o ich pasję, to ludzie mają pasję przede wszystkim do dwóch rzeczy. Do sportu i do sztuki. Rzadko który z tych obszarów aktywności jest powiązany albo da się go w ogóle powiązać w jakikolwiek sposób z pracą zarobkową, przynajmniej dla większości z nas.
Więc jeśli jest tak, że twoją pasją jest tak naprawdę sport albo uprawianie sztuki, to może zastanów się, jaka praca może pomóc ci tą pasję rozwijać. W jakiej pracy znajdziesz czas, żeby to robić? Jaka praca da ci pieniądze, żeby tą pasję finansować? Jaka praca da ci zasoby, na przykład entuzjazm w momencie, w którym wychodzisz z pracy, dzięki któremu tą pasję będziesz mógł rozwijać? Mhm. Czyli rezygnujemy z zawartej w tym starym przysłowiu myśli, że znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz dnia w swoim życiu. Raczej odsuwamy od siebie to. Ja mam dla ciebie alternatywę. Ja w zasadzie nie ja, tylko taki artysta. I to myślę, że też jest bardzo znaczące. Artysta nazywa się Adam J. Kunz. I może teraz tak, zacytuję, a w zasadzie sparafrazuję i przetłumaczę na polski. Rób to, co kochasz, i będziesz pracował bardzo ciężko, cały czas, nie mogąc odseparować od siebie pracy i życia, nie będziesz miał żadnych granic i będziesz brał wszystko bardzo do siebie, super personalnie. I myślę, że jeśli mielibyśmy wybierać pomiędzy którymś z tych przysłów, to wolałbym, żebyśmy byli bliżej tego, co mówi Adam Kunz właśnie na temat pasji, bo może to być taka szczepionka przeciwko tym wszystkim rozczarowaniom, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I oczywiście, tak jak ze wszystkim, prawda gdzieś leży po środku. Umiarkowane lubienie tego, co się robi, przy jednoczesnej świadomości tego, że to lubienie ma też jakieś koszty, myślę, że jest takim złotym środkiem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Okej. Panie Krzysztofie, jakie pan ma porady dla młodych? Jeśli chodzi o jakieś złote myśli, to ja bym powiedział, że najważniejsze jest, aby być dobrym w to, co się robi, i wtedy niezależnie od tego, jaka to jest dziedzina, czy ona jest postrzegana jako perspektywiczna, czy też zupełnie nie, to człowiek sobie na pewno poradzi. A jeśli chodzi o taką, nawet nie poradę, ale refleksję, nie tylko do młodych, ale dla całego społeczeństwa, na pewno powinniśmy tego złotego środka szukać. Na koniec było pytanie o poradę. Myślę, że mogę powiedzieć to samo, co odpowiadam, kiedy młodzi ludzie pytają mnie, a po co właściwie ta odprawa posłów greckich? Po co my to czytamy i do czego to się przyda w życiu? Albo czy faktycznie musimy znać nazwy wszystkich imię słowów na egzamin ósmoklasisty i do czego to nam się później przyda? Mówię wtedy, że jeżeli ktoś ma to zmieniać, to wy. No, w młodym pokoleniu pokładam tutaj nadzieję. Ja z całego serca życzę, żeby ten zawód odzyskał w ogóle nie tylko prestiż, tak, ale żeby też przede wszystkim odzyskał jakieś porządne fundamenty ekonomiczne, no bo myślę, że tutaj o to w dużej mierze chodzi. Tak, oczywiście tutaj nie przemilczajmy tego. Wiadomo, że jest motywacja finansowa, za moim odejściem również stała motywacja, a też niech wybrzmi to wyraźnie, pracowałem w szkole społecznej i przez pierwsze lata miałem znacznie lepsze warunki zatrudnienia niż nauczyciele w oświacie publicznej, w ostatnich latach nieco lepsze. Ja bym jedną optymistyczną rzecz powiedział, że niezależnie od tego, czego byśmy złego na temat pasji do pracy nie powiedzieli, to wszystkie badania pokazują, że osoby, które wykonują swoją pracę z pasją, osiągają w niej lepsze rezultaty, więc żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że ta praca wcale nie jest czymś złym. Ona ma swoją ciemną stronę, ma swoją drugą ciemną stronę, może być też przedmiotem wyzysku, ale na tym najbardziej fundamentalnym poziomie to robienie pracy z pasją jest po pierwsze przyjemne, ale też daje dużo lepsze rezultaty niż robienie tej pracy bez pasji, więc myślę, że jeśli mielibyśmy o czymś pamiętać, to pamiętajmy o tym, że to jest jednak fundamentalna obserwacja. Dziękuję bardzo. Państwa i moimi gośćmi byli Krzysztof Usakiewicz, nauczyciel, copywriter, człowiek pracujący ze słowem, oraz dr Bartłomiej Brach, antropolog i badacz sensu pracy. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.